Czy masz świadomość? Wiek XXI przyniósł radykalne zmiany w środowisku bezpieczeństwa. Są one przede wszystkim rezultatem rewolucji informacyjnej, której zasadniczym elementem są technologie związane z możliwością pozyskiwania i masowej dystrybucji informacji. Jak się wydaje, to przełom znacznie większy niż wynalazek druku czy telegrafu, bowiem wszechogarniający i wywołujący szybkie zmiany na skalę globalną. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? Przeczytałem Państwu fragment książki pana Tomasza Aleksandrowicza, książki, która ukazała się niedawno na rynku, nosi tytuł Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Autora, profesora Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie, gościmy dzisiaj w podcaście. Dzień dobry, panie Tomaszu. Dzień dobry, witam pana, witam wszystkich słuchaczy. Panie Tomaszu, dlaczego zwykły obywatel, tak zwany zwykły obywatel, powinien interesować się sytuacją na granicy Polski z Białorusią? Pytam o to w kontekście tego, o czym pan pisze w swojej książce, że zachodzi dzisiaj konieczność edukacji społeczeństwa. O jaką edukację chodzi? No, obywatel powinien się interesować tą sytuacją z bardzo prostej przyczyny. Ponieważ jest obywatelem, a więc jakby z definicji jest członkiem społeczeństwa obywatelskiego, a sytuacja na granicy polsko-białoruskiej stwarza określone zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa, w tym również dla bezpieczeństwa obywateli, przede wszystkim tych, którzy mieszkają w tamtym regionie. A edukacja, no cóż, żyjemy w czasach, kiedy nie jest problemem dostęp do informacji, bo tych informacji jest wręcz zbyt dużo, my giniemy w masie tej informacji, a powinniśmy umieć odróżnić te informacje, które rzeczywiście oddają istotę rzeczy od tych, które tą istotę rzeczy zafałszowują czy stanowią wręcz dezinformację. Podejmujemy na tej podstawie jakieś przecież decyzje, podejmujemy jakieś działania i dobrze by było, gdyby nasze decyzje opierały się o analizę rzeczywistości, a nie tylko o to, co inni przedstawiają jako rzeczywistość. Gdzieś przeczytałem pana słowa, współcześnie termin wojna ma znacznie więcej wspólnego z rozumieniem Sun Tzu niż klasyczną klausewiczowską teorią wojny. Na przykładzie Białorusi, jakby pan wyjaśnił naszym słuchaczom tę tezę? No przede wszystkim powiedzmy sobie dwie rzeczy. Tak? Klausewicz twierdził, że wojna to jest narzucenie za pomocą przemocy zbrojnej swojej woli przeciwnikowi, a podstawowym, takim najmniejszym elementem składowym wojny jest bój, czyli bezpośrednie krwawe starcie pomiędzy siłami zbrojnymi obu walczących stron. Sun Tzu, żyjący niemal 3000 lat temu, postać na poły mityczna, chiński dowódca, strateg i myśliciel, stawiał rzecz inaczej, ponieważ powiadał, że dobrze jest wygrać bitwę, ale lepiej jest, jeśli zdołamy narzucić swoją wolę przeciwnikowi bez przeprowadzania bitwy, czyli bez strat własnych, bez strat przeciwnika, bez niszczenia rzeczy materialnych. Sun Tzu był prekursorem tego, co dziś nazywamy walką i wojną informacyjną, choć oczywiście tych określeń przecież nie używał. I naturalnie, że działania podejmowane w tej chwili przez Łukaszenkę, a wszystko wskazuje na to, że za plecami Łukaszenki siedzi przecież Władimirowicz Putin, któremu jest to bardzo na rękę, są obliczone na spowodowanie, po pierwsze, zamieszania społecznego w Polsce, czy już rozłamu wręcz społecznego w Polsce, i ten rozłam przecież już widzimy. Mamy grupy, które twardo bronią
obecności Straży Granicznej, Wojska i Policji na granicy i tego, co tam się, co polityki, która jest przez rząd polski w tej mierze prowadzona, są grupy, które równie energicznie protestują przeciwko temu. Łukaszenka tu wykorzystuje wszystkie elementy walki informacyjnej do pokazania Polski z jak najbardziej negatywnej strony, no wręcz jako morderców niewinnych ludzi, czy mordujących tych, pozwalających ginąć tym, którzy szukają lepszego życia i szukają swojego miejsca w świecie, które będzie miejscem bezpiecznym. To jest akcja bardzo starannie przygotowana, akcja przygotowana od dłuższego czasu. Ona, można było prognozować, że to się zdarzy, bo te sygnały były przecież oczywiste. A czym jest infosfera, o której pisze pan w swojej książce, biorąc pod uwagę to, co się dzieje właśnie na granicy polsko-białoruskiej? Infosfera to jest nic innego jak te wszystkie informacje, do których mamy dostęp. Wszystko to, co się dzieje w sferze informacyjnej, wszystkie te informacje, które do nas docierają, wręcz które nas czasem atakują. Znaczna część infosfery przecież jest dezinformacją czy informacją fałszywą, żeby nie powiedzieć po prostu kłamstwem. No i jeśli ogląda się przekazy, które są przekazy z granicy, z sytuacji na granicy, które nie są przekazami polskimi, no to tak powiem, ten główny przekaz jest dokładnie taki, o jakim mówiłem przed chwilą. Śmierci i cierpienia tych ludzi uciekających z Bliskiego Wschodu jest winna Polska. A dobry Łukaszenka po prostu ułatwia im poszukiwanie lepszego życia. I to jest ten przekaz, który idzie w świat. Czy on jest akceptowany, znaczy czy on jest uważany za prawdziwy w znacznej części przez wielu odbiorców, którzy skazani są jakby na ten przekaz? Oczywiście tak. Zaintrygowało mnie zdanie, które pan przytacza, właściwie cytat. Nasza gospodarka i bezpieczeństwo narodowe stały się w pełni zależne od technologii i infrastruktury informatycznej. Proszę powiedzieć, kto to powiedział, kiedy, co z tego wynika? A wie pan, nie powiem panu, kto to powiedział, bo ten cytat przytoczyłem jako pewien przykład. Musiałbym sięgnąć po książkę i go odnaleźć. Ale to jest teza, która jest powszechnie podzielana. W tej chwili znajduje się między innymi chociażby w doktrynach Stanów Zjednoczonych, które przecież, w których jasno się stwierdza, że cyberprzestrzeń jest krwiobiegiem gospodarki, krwiobiegiem naszego życia. Natomiast co to znaczy i co z tego wynika? Proszę zwrócić uwagę, że po pierwsze wszystkie instytucje infrastruktury krytycznej w państwach współczesnych są oparte o funkcjonowanie cyberprzestrzeni. Począwszy od dostaw wody, energii elektrycznej, gazu, aż po obsługę finansową, czy państwa, czy podmiotów gospodarczych, czy przeciętnego obywatela. Atak na tak rozumianą cyberprzestrzeń, atak na te systemy, które funkcjonują w ramach infrastruktury krytycznej, stanowi oczywiście kluczowe zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Posłużę się przykładem banalnym, jakby tu mówiłem o bezpieczeństwie państwa, a ja podaję taki niesłychanie banalny przykład. Przecież w warunkach COVID-u, gdyby nie funkcjonowanie internetu, trzeba by zawiesić wszystkie, całą działalność wyższych uczelni, tak? Ja już któryś semestr ku swojej biedzie prowadzę zajęcia na platformie MS Teams. Wcale mi się to nie podoba, ale nie widzę też innego wyjścia. W przeciwnym razie, gdyby te systemy zostały zaatakowane, gdyby przestały funkcjonować, to te zajęcia by się po prostu nie odbywały. Czyli mamy
semestr czy dłużej strat, jeśli chodzi o funkcjonowanie wyższych uczelni, zdobywanie przez studentów wiedzy. Ale przecież to ma wymiar znacznie poważniejszy. Proszę sobie wyobrazić atak, duży, zorganizowany atak na system bankowy, w którym nie dość, że nie można obsługiwać żadnych transakcji, to jeszcze obywatel traci dostęp do swoich oszczędności i nie może kupić chleba w sklepie, na przykład. Tak? Czyli taka teoretycznie przecież taka możliwość istnieje. Proszę sobie przypomnieć sprzed kilku dni, w ubiegłym tygodniu, dużą awarię sieci T-Mobile, która nie tylko zakłóciła porozumiewanie się telefoniczne, ale również także dostęp do internetu. No wreszcie proszę sobie przypomnieć przed kilku tygodni tą sytuację, kiedy na kilka godzin przestał funkcjonować Facebook, wywołując u części internautów wręcz histerię, ale tu też nie ma nic śmiesznego, bo Facebook stał się również poza wszystkimi innymi swoimi funkcjami platformą komunikacyjną. Ludzie przekazują sobie za pośrednictwem Facebooka różnego rodzaju komunikaty. To, co jest z jednej strony naszym osiągnięciem, co nam ułatwia życie i otwiera nowe możliwości, równocześnie jest piętą achillesową, ponieważ można nas tutaj bardzo skutecznie zaatakować. To mi z kolei, panie profesorze, przypomina się nasza kampania Instytutu Spraw Obywatelskich, kampania obywatelska Broń Gotówki, czyli żeby jednak w Polsce była taka możliwość, żeby oprócz transakcji elektronicznych nadal funkcjonowała i dobrze się miała gotówka, bo w przypadku takich ataków, o których pan wspomina, no po prostu zakłócone zostaje normalne funkcjonowanie społeczeństwa, no bo jak powiadam, nie jest pan w stanie kupić sobie chleba na śniadanie. Tak. No dobrze, wracając do Białorusi, czy na granicy dzisiaj Polski z Białorusią mamy już do czynienia z wojną informacyjną? Ja jestem bardzo ostrożny przed używaniem pojęcia wojny, dlatego że my w tej chwili tak na dobrą sprawę nie wiemy, co to jest wojna. Używamy tego pojęcia, a przecież te konotacje się zmieniły w sposób radykalny. Ja bym odpowiedział tak. Mamy do czynienia z bardzo radykalną zmianą charakteru konfliktu. No, kiedyś konflikt zbrojny, tak to co nazywamy wojną, to zgodnie z tą definicją Clausewitza było to starcie sił zbrojnych dwóch wrogich sobie państw. Dzisiaj podstawowym celem ataku nie są siły zbrojne i nie wykorzystuje się wyłącznie tych środków kinetycznych, jak to modnie się dziś nazywa, raczej środki informacyjne. One mają oddziaływać na świadomość przeciwnika, na świadomość społeczeństwa, kształtować postawy społeczne. Uciekając od pojęcia wojna, ja bym się wolał jednak trzymać tutaj kategorii walki informacyjnej, bo jak powiadam, teoretycznie jeszcze jesteśmy na początku drogi, żeby zdefiniować to, czym ta wojna jest. Dam panu króciutki przykład. Otóż w doktrynie Stanów Zjednoczonych zostało zawarte stwierdzenie, że Stany Zjednoczone mogą odpowiedzieć militarnie na atak cybernetyczny. Oczywiście powstało pytanie, jakie będą kryteria uznania ataku cybernetycznego za akt wojny. Oficjalnie tych kryteriów nie ma. Na to pytanie odpowiedział pracownik Rand Corporation, profesor Martin Libicki, stwierdzając, że Stany Zjednoczone odpowiedzą militarnie na atak cybernetyczny wówczas, kiedy będzie to leżało w interesie Stanów Zjednoczonych. Kropka. I w ten sposób bym to traktował. Funkcjonujemy jednak w czasach, kiedy te określenia są bardzo nieostre i kryteria są niesłychanie rozmyte. To się dopiero kształtuje, weszliśmy w zupełnie nową epokę. Czy masz świadomość? Dostarczamy ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę.
Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Na książce to w temacie określeń pojawiają się takie terminy jak dezinformacja, fake news, postprawda, fakty alternatywne. Proszę je przybliżyć słuchaczom. Rzeczywiście pojawiają się, ale z następującą tezą. To jest nic nowego. To są po prostu nowe, nośne bardzo nazwy, bardzo modne, fajnie się ich używa, tak, brzmią w taki sposób dość atrakcyjny, ale to wszystko możemy zapakować do worka pod tytułem dezinformacja, czyli taki sposób przekazania informacji, aby adresat odczytał ją w sposób wygodny dla atakującego. A co do owych fake newsów, postprawdy i innych tego typu określeń, to jest trochę wyraz naszej bezradności teoretycznej. I tu pana zaskoczę, bo odwołam się do przykładu z początków XX wieku. Otóż Melchior Walkowicz, opisując swoje początki kariery w dziennikarstwie, było to w latach 20., przypomina, iż w prezydium Rady Ministrów osobą odpowiedzialną za kontakty z prasą, mówiąc dzisiejszym językiem, rzecznikiem prasowym był urzędnik, który nazywał się Anderman i podpadł czymś dziennikarzom, zwłaszcza z prasy brukowej, i przez 2 tygodnie czytelnicy ówczesnych brukowców mogli przeczytać coś o Andermanie. I wreszcie, kiedy to nazwisko już było bardzo popularne, ukazała się duża informacja na pierwszej stronie z olbrzymim tytułem: Anderman porwał 4 nieletnie dziewczęta. I pod spodem nonparelem informacja głosiła, że jak donoszą ze Szwecji, wylała rzeka Anderman, w której utopiły się 4 nieletnie dziewczęta. Czy to jest fake news? Czy to jest właśnie tego typu atak informacyjny? Oczywiście, że tak. Czym się to różni od dzisiejszych czasów? Przede wszystkim mamy do dyspozycji zupełnie inne środki techniczne. Mamy możliwość dotarcia z taką informacją no, na skalę wręcz globalną, do nieograniczonej ilości osób, i stąd stajemy przed takim problemem oceny, czy dana informacja jest informacją, czy może dezinformacją, czy to jest prawda, czy to jest fałsz, czy mamy do czynienia z próbą celowego wprowadzenia nas w błąd, czy raczej mamy to ten opis rzeczywistości. Trudna to sztuka i stąd przecież coraz więcej organizacji, które zajmują się tym, co nazywa się w tej chwili fact-checkingiem, czyli potwierdzaniem informacji, potwierdzaniem faktów, o których pisze jakiś nadawca. A panie profesorze, a jakie są skuteczne warunki ataku, znaczy warunki skuteczności ataku informacyjnego, i czy mieliśmy z takim atakiem do czynienia na nasz kraj ze strony Białorusi? Otóż tak, to tych warunków skuteczności jest kilka. Po pierwsze, sam atak musi dotyczyć realnie istniejącej sytuacji. To nie może być sytuacja, która nie istnieje, która jest kłamstwem. To będzie miało bardzo krótki żywot. To natychmiast będzie można zweryfikować, że nic takiego nie miało miejsca. To po pierwsze. Po drugie, musi być rozpoznany coś, co nazywa się profilem informacyjnym odbiorców. Jeżeli ten atak ma być skuteczny, przekaz musi mieścić się jakby w zakresie tego profilu, przy czym niekoniecznie musi być to jeden profil. Tutaj można przekaz adresować do kilku grup społecznych, ale za każdym razem będzie on nieco inny, zniuansowany, tak żeby łatwiej było do tej grupy trafić. No i wreszcie nie może być jednoźródłowy, a nawet nie powinien być, że tak powiem, wyprowadzany przez źródła wyłącznie oficjalne, wyłącznie kojarzone z rządem czy z tak zwanymi mediami mainstreamowymi. Wszystkie badania, które znam, stwierdzają jednoznacznie, że coraz większy odsetek ludzi, w tej chwili jest to już ponad 50%, bardziej ufa
tu mówię w cudzysłowie, tak, ludziom takich jak, takim jak ja, których spotyka na Twitterze czy na Facebooku, niż oficjalnym przekazom, czy rządowym, czy przekazom mediów głównego nurtu. W związku z tym jest to kwestia również doboru źródeł tak, żeby trafić do odbiorców. Czy mamy do czynienia z taką sytuacją w sporze granicznym polsko-białoruskim? Oczywiście, że tak. Proszę zwrócić uwagę, w wielu przekazach na przykład występuje w różnych sytuacjach dziecko, tak? I to jest to samo dziecko. Na to zwrócili mi uwagę moi koleżanki i koledzy, którzy zajmują się problematyką bliskowschodnią, dobrze znają języki arabski, pusztu czy farsi i pokazali mi po prostu na materiałach filmowych, że to jest ciągle to samo dziecko pokazywane w różnych sytuacjach. I co ma to udowodnić? No, że to, że na granicy jest bardzo dużo dzieci i dzięki działaniom polskich władz te dzieci cierpią. No, to jest typowy taki przykład ataku informacyjnego, a przecież no, trudno się spodziewać, żeby normalny człowiek, widząc małe cierpiące dziecko, tak nie odebrał tego w sposób jednoznaczny. Miejscem malutkich dzieci nie jest noc w lesie, zwłaszcza przy ujemnej temperaturze, prawda? Więc tu ma pan jeden z przykładów tego typu działań. A co powinni robić polscy politycy, żeby zapewnić bezpieczeństwo informacyjne naszemu państwu? O, proszę pana, no to jest temat jak rzeka. Ja przywołam tutaj odpowiedź Napoleona na pytanie, co jest potrzebne do prowadzenia wojny. Tak, jak wiadomo, Napoleon odpowiedział, że trzy rzeczy: pieniądze. Ja odpowiadam na takie pytanie: edukacja. Edukacja na każdym szczeblu. Po pierwsze, trzeba sobie zdać sprawę, że szkoła przestała już dawno być monopolistą na przekaz informacji. Dzieciaki świetnie znajdują informacje w różnych innych miejscach. Myślę tu przede wszystkim o internecie, więc ten sposób przekazu nauczycieli, sposób nauczania musi tu ulec zmianie. Musimy się nauczyć po pierwsze tego, że jest coś takiego jak dezinformacja i nauczyć się w takiej powierzchniowej dosyć warstwie rozpoznawać tę dezinformację. Chociażby po tym, że przekaz ma miejsce z iluś tam kont na Twitterze, które są anonimowe, powielają wyłącznie jakieś treści, nie publikują same niczego oryginalnego. To jest kwestia cyberprzestrzeni i kwestia nauczenia się funkcjonowania w cyberprzestrzeni, czy jeszcze bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni, chronienia swoich danych. To jest kwestia umiejętności chociażby bezpiecznego elektronicznego korzystania z kont bankowych. To jest kwestia nauczenia się, czy świadomości tego, że w momencie, gdy nagrywamy ten podcast, może się okazać, że ktoś nam się włamał na konto i potem w moje czy w pana usta włoży metodę deepfake słowa, których pan nigdy nie wypowiedział, których ja nigdy nie wypowiedziałem. I może to, i to jest realne zagrożenie. Oczywiście nie mówię tu o tym konkretnym przypadku, ale przecież z takimi sytuacjami już mieliśmy do czynienia. Pierwszy krok to świadomość tych zagrożeń. No, oczywiście jest również kwestia tych zdolności, które ja w książce nazywałem zdolnościami ofensywnymi, a zatem używając dzisiejszego języka PR-u bardzo modnego, to jest zdolność państwa nie tylko do rozpoznawania ataków informacyjnych czy dezinformacyjnych, ale również do narzucania własnej narracji, czyli do przekonywania odbiorców co do tego, że tak, to my mamy rację. To nasz punkt widzenia jest słuszny i tu są na to dowody. To nie jest rzecz prosta. Najgorszą rzeczą,
wzbudzającą jedynie pusty śmiech jest reakcja typu nieprawdą jest jakoby. To zaczyna stwierdzenie o tym, że atakujący głosi nieprawdę, już się poddał, bo niby dlaczego mamy wierzyć w to, co my głosimy, a nie w to, co głosi atakujący. No, często powtarzane dzisiaj przysłowie powiada, że zanim prawda zdąży włożyć buty, kłamstwo zdąży trzy razy okrążyć ziemię i coś w tym jest. Kłamstwo jest zawsze bardziej nośne i bardziej atrakcyjne od prawdy. Łatwiej jest skłamać niż głosić prawdę, zwłaszcza jeżeli jest się pod presją atakującego. Jak powiem, to jest bardzo trudna sztuka i tylko trzeba się tego rzeczywiście nauczyć, bo taki klasyczny PR już po prostu nie wystarcza. Dobrze, ostatnie pytanie. Jak pan ocenia zdolności defensywne i ofensywne Polski w infosferze, biorąc pod uwagę właśnie konflikt z Białorusią? Bardzo nisko. Bardzo nisko. Przebija się wyłącznie przekaz niepolski, przekaz nie tylko białoruski, ale chociażby tych wszystkich dziennikarzy, że tak powiem, ze światowych stacji typu CNN, którzy funkcjonują po stronie białoruskiej i chcąc nie chcąc pokazują to wszystko od strony białoruskiej właśnie. Nie mamy własnego przekazu, a powtarzam, że w tej chwili na całym świecie niemal, bo te badania są, przecież to nie jest tylko sytuacja w Polsce, coraz mniej ludzi wierzy w oficjalne przekazy. W związku z tym to, że oglądamy jakiś film nakręcony przez Straż Graniczną czy policję, no w odbiorcy budzi od razu pewną nieufność, choć przecież te nagrania nie kłamią, one są prawdziwe i ten przekaz jest rzeczywiście prawdziwy. Ale proszę pamiętać, że to jest tak powiem, podstawowy paradygmat dzisiejszych czasów, jeśli chodzi o infosferę. Nieważna jest rzeczywistość. Ważny jest społeczny odbiór rzeczywistości, społeczne postrzeganie rzeczywistości. Czyli mówiąc brutalnie, nie jest istotne to, co dzieje się na granicy w tej chwili. Istotne jest to, jak społeczeństwo postrzega sytuację na granicy. No a postrzega przez pryzmat tych komunikatów, które są publikowane w całej infosferze. I które w większości nie przekazują polskiego punktu widzenia, w większości nie przekazują tego, co chcielibyśmy w związku z tym światu zakomunikować. I myślę, że jednym z bardzo istotnych zadań, które stoją przed rządzącymi, no jest właśnie wypracowanie takiego mechanizmu, który wykraczałby znacznie poza dzisiejszy polityczny PR, który po prostu jest już nieskuteczny. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj pan Tomasz Aleksandrowicz, profesor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Panie profesorze, dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z państwem żegna się Rafał Górski. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!